Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nowy odcinek Trudnych Spraw z tym twistem, że dzisiaj towarzyszy nam Juleczka. To nie jest żaden twist, już tu byłam dwa razy. Teraz jest trzeci. Nie podoba mi się, jak się często wciskasz na moje filmy. Ja nawet jej nie chcę tutaj. Ona sama przychodzi, siada obok mnie i mówi: Paweł, nagrywamy. I stąd! Powiedz Juleczka, że łapka w górę i subskrypcja na początek. Na początku? Tak. Zanim jeszcze zobaczyli? Tak, tak. Żeby nie mieli wyboru oceny. Jak im się nie spodoba, to już za późno. Taki jest plan. Nie. To ja powiem. Jak zawsze, początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha, Instagrama i Twittera i nie wchodźcie na Instagrama Juleczki, bo nie powiedziała tej kwestii, o którą prosiłem. No powiedzmy to razem chociaż. Oglądajmy, zapraszam. 3, 4. Oglądajmy! Zapraszam! Ja wiem! 17-letnia Joanna Szyszko była najlepszą uczennicą w szkole i wygrała matematyczną olimpiadę. Już dla mnie jest dziewczyna przekreślona. W momencie, gdy wygrywasz matematyczne olimpiady w szkole, na pewno jesteś prześladowany. Na 100% jesteś. Myślę, że nie, bo są też takie osoby, którym dobrze idzie w szkole, a wcale nie są jakoś szczególnie gnębione. Właśnie, ja wiem. Niewystarczająco na pewno. Ja wiem, że są takie osoby, które są dobre w matematyce, olimpiadach szkolnych, dobre z WF-u i jeszcze ładne, bądź przystojne. Przystojni. I te osoby mnie przerażają. Oni są dziwni z reguły. Coś jest z nimi nie tak bardzo. Jej rodzice Anna i Roman byli bardzo dumni z córki. Cieszyło ich, że nastolatka dzięki dobrym wynikom w nauce miała otwartą drogę na wymarzone studia. Dziewczyno, po co ci studia? Zostań górnikiem! To jest dobra ścieżka kariery, która wcale niedługo nie upadnie. No ale przecież są studia. No ale przecież są... No co? No co? No jakie śmieszne, aż nie możesz powiedzieć. No ale przecież jest AGH w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, no to tam się... I to jest zagadka, nikt nie wie, dlaczego nadal to jest. Dlaczego cały czas to istnieje i szkolą w tym kierunku, to tak bardzo nie ma sensu. I jest wysoki próg. Cieszyłam się z tego pierwszego miejsca na Olimpiadzie Wojewódzkiej z matmy. Dzięki temu prawie w ogóle nie stresowałam się tym, czy dostanę się na Politechnikę. Dziewczyna i Politechnika? A to tak nie wolno, to jest nielegalne. Nie dlatego, że tam nie lubią kobiet czy coś, kobiety są głupie. Nie, nie dlatego! Indeks miałam prawie w kieszeni, a nawet nie byłam w klasie maturalnej. Lubiłam wygrywać. Po wygranej w konkursie nastolatka zamieściła wpis w mediach społecznościowych: mam pierwsze miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej, z czego jestem niezmiernie dumna i dziękuję wszystkim moim nauczycielom oraz klasie, że tak bardzo mnie wspierali. Nie było łatwo. Ja wygrałam kiedyś, prawda, to nie była olimpiada, ale konkurs z dyktanda. Mogę potwierdzić, to prawda, była nagroda pocieszenia, ale dostała coś. I bardzo szybko odczuła zazdrość swoich rówieśników. Lady Domini, Szyszka, która się uczy. Nie przymilaj się, kujonie. Gargamel tam jest! Gargamel! Fajnie wiedzieć, co on robi, gdy filmików nie nagrywa. Obraża nastolatki w internet, czyli w sumie to, co robił wcześniej zresztą. Po co ci ta szkoła, jak ty jesteś taka mądra? No brzmi jak Gargamel. Właśnie spadaj w domu albo siedź w domu. Czasy gimnazjum mi się przypomniały. U ciebie tak mówili na ciebie gnom? Klops nam nie mówili z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu klops. Serio? Wolę o tym nie rozmawiać. Nie chcę o tym rozmawiać! Którzy nie szczędzili jej przykrych komentarzy. Ta niechciana popularność coraz mocniej doskwierała Joannie. Nie widziałam dokładnie tych wszystkich komentarzy, które zostały umieszczone pod postem córki, ale naprawdę było mi niezmiernie przykro. Doskonale wiedziałam, ile czasu, siły, energii moje dziecko włożyło w to, żeby ten sukces osiągnąć. Czy jej koledzy naprawdę myśleli, że Asi wszystko tak łatwo przychodzi? Ponieważ nagonka na zdolną uczennicę coraz bardziej się nasilała, Joanna, przerażona tym, co się dzieje, nie chciała wracać do szkoły. Postanawia symulować chorobę, żeby zostać w domu. Tak naprawdę to wcale nie musiałam udawać, bo czułam się strasznie. Dziewczyno, polecam ci moją metodę, gdzie wcale nie będziesz musiała udawać. Po prostu znaleźć jakieś bardzo ciężkie drzwi, wsadź rękę pomiędzy drzwi i ścianę, no i wiesz, co dalej zrobić. Bardzo śmieszne, ja tak kiedyś zrobiłam, przypadkiem sobie cudem nie złamałam palca, ale pięknie się obrał. A do szkoły nie poszłaś? Poszłam. To za słabo uderzyłaś! Ale to ktoś mnie uderzył. Koledzy zamiast podziwiać, nabijali się ze mnie. Miałam ochotę zapaść się pod ziemię, żeby nikt mnie więcej nie oglądał. Dobra, FYI, dla waszej informacji, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tle, obok nas tutaj stoi buła, która złapała swój ogon własny i się kręci w kółko. Co jest? Strasznie próbuję teraz naszą uwagę przyciągnąć, bo przez te jakieś 2 godzinki będzie musiała się sama sobą zająć. 2 godzinki? Próbuję wszystkiego. 2 godzinki to będzie 6 godzin surowego materiału. Powodzenia, pan Bartek montażysta, powodzenia. Trudną sprawę.
Joanna spędziła cały ranek w łóżku w swoim pokoju i nie chciała z nikim rozmawiać. Po południu postanowiła jednak zejść na dół, żeby coś zjeść. To jest dziwne. Posiadanie telewizora w kuchni. To jest jakieś takie, nie wiem. Jak byłam mała, to mieliśmy telewizor w kuchni. To kuchnia była telewizorem. Na telewizorze wyświetlaliście obraz kuchni. Na telewizorze wyświetlaliśmy jedzenie. Holographic meatloaf. My favorite! W kuchni jest jej matka, która wygląda na zaniepokojoną. Martwię się o ciebie. Niepotrzebnie. Chodź, Julka, ona jest zupełnie jak ty. Też stoi w kuchni i je ser. Zadzwoniłam do szkoły i cię usprawiedliwiłam. Ale po co? Podobno już nie muszę tam wracać, bo mam indeks w kieszeni i mam zrobić miejsce innym. Joanna, bo ona się chyba Joanna nazywa, no nie? Nie wiem, nie słuchałem. Ty wiesz, że potrzebujesz nadal matury, no nie? Buła, przestań. Cyknę wam fotę, jak to wygląda z naszej perspektywy. Teraz macie ją na ekranie. Kochanie, ty masz jeszcze rok nauki w liceum. Szkoda, że moi koledzy tak tego nie widzą. Ale jestem głodna. Zajadasz problemy. Co z tego? Robi dokładnie to, co ja. Dziewczyna dosłownie wstała rano, jeszcze nic nie jadła. Przychodzi, łapie cokolwiek i szybko sobie je. Co na to matka mówi? No, zajadasz problemy, ewidentnie. Kobieto, śniadania nie jadła jeszcze, odwal się. Tak wszyscy mają mnie za jakiegoś szyszkostwora. Widać, jestem zbyt inteligentna, żeby należeć do większości. Jakbym słyszała Dominika. Ja jestem inny, ja jestem mądry. Mówisz o tym animowanym ludziku, który mi mignął na mediach społecznościowych twoich, tak? Taka karykatura czy coś w tym rodzaju? Nie karykatura, tylko twoja córka. Podziwiam to, że twórcom Trudnych Spraw chciało się zaanimować szyszkę, która się uczy. Doceniam. Na pewno to nie jest ze stoka? Pewnie jest! Tylko z drugiej strony, jaka jest szansa na to, że znajdziesz w internecie szyszkę, która jest gifem, która się uczy? Ale ja nie rozumiem, dlaczego szyszkę? Bo ona ma szyszko na nazwisko. Widzicie, widzowie? Mężczyzna mądry, kobieta... Pomóż się z tym. Nie będę się z niczym godziła, rozumiesz? I uwierz mi, w niczym nie przypominasz tego animowanego ludzika. Ale tak mnie widzą moi znajomi. Więc pójdziemy do szkoły i ja o wszystkim powiem nauczycielce. Zwariowałaś? I tak mi zamierzasz pomóc? No a co mam zrobić? Wygrałaś konkurs? Tak. Zdobyłaś indeks? Tak. To co w tym złego? A, czyli dosłownie ona się na studia dostała, wygrywając tą olimpiadę. Że już no. Masz miejsce zapewnione na jakiejś tam politechnice. Aha, fajnie. W sumie to ta dziewczyna ma rację, po co chodzi dalej do szkoły? Właśnie nie wiem, ja się cieszyłam, ale nie sądziłam, że zrobią ze mnie pośmiewisko. To może podejść do tego z dystansem. Ale mamo! Powtarzam, ja myślałam, że jak wygram, to wszyscy zaczną mnie lubić, będą mnie traktować z szacunkiem, a nie wyśmiewać się ze mnie. Powiedz o wszystkim nauczycielce i to się skończy. Nie będę lizuską. Boże, córcia, tak bardzo ci zależy na opinii innych, nawet wtedy, kiedy oni nie mają racji. Nie będę kablować. To jest poważna sprawa. Jeśli naprawdę zamierzasz mi pomóc, to pomyślmy nad indywidualnym tokiem nauczania. Teraz to ty chyba nie wiesz, co mówisz. Posłuchaj, to jest hejt i na to się nie można godzić. Ty chyba nie wiesz, co to jest hejt. Mamuśka Eluwina, ty chyba nie czaisz bazy, co to jest hejt? Slay! Slay queen! Tak, zgadza się, Juleczka dzisiaj mnie nauczyła dużo nowych słów młodzieżowych. Nie tak cię uczyłam, Paweł, nie tak cię uczyłam. Bitcoin! Na razie się tylko naśmiewają. A zresztą daj sobie spokój z tym. Wiedziałam, że to hejt, ale byłam wobec niego bezsilna. Dla znajomych była szyszkostworem. Wow, Julka, nie możemy się z niej śmiać. Tak, to jest dziewczyna prześladowana w szkole, to nie jest śmieszne. No szkoda dziewczynki, no szkoda, ale beka. Tak bardzo zależało mi na akceptacji kolegów, że wolałam cierpieć i przez jakiś czas usunąć się w cień, niż walczyć o swoje. Następnego dnia Joanna również postanowiła nie iść do szkoły. Jej mama była temu przeciwna, ale 17-latka postawiła na swoim. Ja też dużo nie chodziłam do szkoły, zwykle miałam tak około Skończyłaś na YouTubie, nie chwal się, Julka. Nie skończyłam na YouTubie, występuję gościnnie w twoich odcinkach. Nie dałeś mi dokończyć. Przepraszam. Też zostawałam dużo w domu, miałam zawsze maksymalnie 60% frekwencji. Tak, to wszystko chciałam się pochwalić. Dziewczyna i jej matka zajmują się właśnie porządkami w ogrodzie. W pewnym momencie Joanna zauważa, że do ich domu zbliża się Patryk Gwizdała, jeden z najprzystojniejszych nastolatków w szkole. Roar! Boże, jaki przystojniak! Na jego gwizdku zagwizdał!
To jest obrzydliwe. Dostanę jest... slej? Czy dostanę slej w komentarzach? On ma 17 lat. Wow, wow, tylko w serialu. Aha, no tak. O rany, mamo, nie! Co się stało? To mój kolega ze szkoły, nie może mnie tak zobaczyć. No ale jak? Przecież wyglądasz dobrze, normalnie. Dzień dobry. Cześć, Asiu. Dzień dobry. A on też całkiem. I chłop sobie wszedł po prostu na ich podwórko, tak bez pytania. Po prostu. W Ameryce za takie coś by już zginął. No tak. Zostawię was samych. Nie wiedziałam, gdzie mam się wtedy schować przed Patrykiem. Nie mogłam mu się tak pokazać, bo to był jeden z najprzystojniejszych chłopaków w szkole. Wyobraźcie sobie, że ona teraz by się schowała w krzakach. Tak po prostu by go zobaczyła i się schowała w krzakach. Właśnie chciałem powiedzieć, że ona się przed chwilą podlewała róże. To ma po prostu biec w te róże. Co tutaj przyszedłeś? Fajny dres. To jest ten przystojnie. Bo Julka, bo ty masz zawyżone standardy przez to, że ze mną jesteś w związku i się mną opiekujesz. Nie znajdziesz drugiego tak przystojnego jak ja na świecie. Dosłownie nie posiadam. Dla ciebie każdy jest teraz brzydki. Buła, nie żyli mi kable od internetu, bo mi urwiesz od internetu! Od internetu urwiesz! Bardzo śmieszne. Naprawdę gratuluję. Ja za ten indeks dałbym się zabić, serio. Dzięki. Może się czegoś napijecie, wejdziecie do środka? Ja bym prosił wodę. Zostaniemy tutaj, mamo. O Jezu, pamiętam jak mieszkałam na wsi i chciało mi się raz pić, nie miałam przy sobie wody i wchodziłam ludziom do domu i się pytałam, czy dadzą mi szklankę. Macie szklankę wody, proszę. Jakim cudem ty nie zostałaś porwana, to ja naprawdę nie wiem. Przyniosłem ci zeszyt z polskiego twojej koleżanki z klasy. Z tego jeszcze nie jesteś mistrzynią. Kwestia czasu. Nieźle sobie to wykombinowałaś. Teraz do końca szkoły już masz luzik. Nic dziwnego, że ci krew zalała. Te komentarze wcale nie były fajne. Masz rację, ale po to sobie tym balnie zajmować. Zresztą powiedz mi, ty jesteś teraz na wakacjach, czy serio jesteś chora? Jestem naprawdę chora. A ty po co tutaj przyszedłeś? Nauczycielka cię wysłała, czy może chcesz się ze mnie naśmiewać? Nie no, co ty, sam przyszedłem. Ona się nazywa Joanna czy Joasia, bo nadal nie wiem. Joanna, załóżmy, że Joanna. Mam nadzieję, że dobrze. Co z twoją kulturą, tak? Przyszedł gość do ciebie. Spytaj się, czy na przykład możesz wziąć jego płaszcz. Ale widzę, że jest ciepło, płaszcza nie ma, to się spytaj, czy możesz wziąć jego koszulkę na przykład. Nie ściemniaj, pewnie twoi koledzy czekają za rogiem, gotowi pisać o mnie głupie komentarze. Co ty opowiadasz? Nie kłam, ja znam prawdę. Proszę bardzo, twoja woda. Niestety muszę już iść. Proszę bardzo, twoja woda. Oj, wylała, musisz zdjąć koszulkę teraz. No sorry, no kurka wodna. Widziałeś teraz ten trend, gdzie pytają się, czy chcę serwetkę, a potem zrywają z kolegi koszulkę. Nie widziałem. Pan Bartek, pokaż. Pokaż. You think you can get me a napkin? Yeah, this shit's dirty. Here you go. Wow, jaki fajny trend! Wow! Tak naprawdę nic nie widziałem. Co się stało? Powiedziałaś mu coś niemiłego? Nie, nie wiem. Muszę iść, mam duże nauki. Nie wiedziałam, co się ze mną działo. Przez tę nagonkę stałam się agresywna. Wyrzuciła przystojniaka z domu? Nie musiałaby wcale wyrzucać przystojniaka z domu, gdyby ten przystojniak się zapytał, czy może wejść, a nie po prostu sobie wszedł do jej domu. Ale naprawdę podejrzewałam, że Patryk robi sobie jaja. Nic innego nie przychodziło mi do głowy. Co by najprzystojniejszy chłopak chciał od takiego stwora jak ja? Następny dzień. Ku zaskoczeniu Joanny, Patryk Gwizdała ponownie ją odwiedza. I Patryk ponownie wszedł do domu, ba, już nawet do jej pokoju sobie wszedł. Po prostu, no! Zamknie drzwi, zamknie na klucz, połknie klucz i teraz już mnie nie wyrzucisz. Rar! Ale kontynuując wątek, widać było, że Patryk spodobał się nawet mamie Joanny, więc ja myślę, że ta mama Joanny po prostu już dała mu klucz do domu. Patrysiu, wpadaj kiedy zechcesz! Choć dziewczyna była pewna, że po tym jak go ostatnim razem potraktowała, chłopak nigdy nie wróci. Twoja mama mnie wpuściła. Hej. Jak się czujesz w mojej siedzibie myślenia, czyli zaściankowo-domowych pieleszach szyszkostwora? Aż tak przyjmujesz te komentarze? Staram się tego nie czytać i się odciąć. A szkoda, bo kazałem tym wszystkim debilom zamknąć na twój temat. Serio? Ja w podstawówce też byłem postacią do wcipu. Wołali na mnie Wielka Stopa. Ty i Wielka Stopa? Nie wierzę ci. Wielka stopa? A wiesz, co się mówi o facetach z dużymi stopami? Ja ci nie wierzę, pokaż tą wielką stopę. Miałem wtedy 1,20 m w kapeluszu i stopy rosły mi jak szalone. Prosiłem matkę i lekarzy o hormon wzrostu, aż wystrzeliłem w 8 klasie. No ale u mnie to zupełnie co innego. Tragedia. Ludzie nienawidzą mnie, bo jestem mądra. Mądra i do tego ładna. Jasne.
No i nie udajesz nikogo. Irytują mnie laski, które próbują udawać dorosłe i palą na murku za szkołą papierosy podkręcone starym. Serio? Jest! Ten on! Idealny kujon stworzony dla Joanny, który też narzeka na palące dzieciaki. Kul dzieciaki! Jezu, to dopiero 7 minuta, ja już myślałam, że jesteśmy pod koniec. No, Joanna zdała olimpiadę, dostała się na studia, poznała przystojnego Patryka. Patryk można ją podrywa. Można kończyć odcinek. Ja zawsze uważałam je za prąd anarchii. Chyba odsetek małoletnich ciężarnych, które zakładają patowe rodziny. One przynajmniej chodzą na imprezy, a ja nie. Serio? Aż tak ci na tym zależy? No wiesz, nikt nie zaprasza takiego stwora jak ja. Ludzie się mnie boją i mnie nienawidzą. No to pora to zmienić. Zapraszam cię na imprezę w ten piątek. Naprawdę? Tak, będziemy mieli grilla w parku. Będzie tam parę moich znajomych. Będziemy mieli grilla w parku. Wydaje mi się, że to jest nielegalne. Będą mieli 10 minut grilla, a potem 2 godziny uciekania przed policją. Okej. Okay. Czekaj. Muszę odebrać. Cześć. Czy ty gadasz to dzisiaj? Kurde. Sorry, Maciek. Dobra, daj mi jeszcze 5 minut i będę u ciebie. Cześć. Wiesz, Saśka, muszę spać. Okej. Okay. Dzięki, że przyszedłeś. Nie ma za co. Cześć. Cześć. Rozbawiło mnie przezwisko Patryka. Dzięki jego odwiedzinom czułam się o wiele lepiej i chciałam wyjść do ludzi. A czemu ona nic nie skomentuje o tym, że powiedział, że jest ładna? Bo to jest naturalne dla niej, że ona słyszy codziennie, że jest ładna. Proszę cię, popraw królowę! Jeszcze raz, popraw koronę i jedź do przodu, królowa! Wielka stopa zdobyła jej serce. No nie dziwne, widzisz, jaka jest przystojna wielka stopa? To jak się tak wydzierasz, brzmi jak syrena alarmowa. Nieprawda. Postanowiłam udowodnić wszystkim, że nie jestem przemądrzała i że mam duże poczucie humoru. A impreza w parku była do tego świetną okazją. 2 dni później po grillu w parku Patryk odprowadza Joannę do jej domu. Dlaczego nam nie pokazali tego grilla w parku? To za duży budżet był, nie mogli to zrobić. No właśnie, mieli taką okazję, tyle... Muszę tutaj przyznać, Joanna jest odważna i naprawdę she embraced the mimi i założyła koszulkę z szyszką dosłownie. To jest dobry dystans. A ty nosiłeś koszulkę z klopsem? Nastolatkowie są tak bardzo sobą zajęci, że nie zauważają, że idzie za nimi 18-letnia Dominika Baronowska, która też była na tej samej imprezie. Nie wyglądałam jak kujonka? Żartujesz! Ta bluzka wszyszka jest mega. Wszyscy byli w szoku, że jesteś aż tak mega wyluzowana. Dystansik, mordo, dystansik, no proszę, dystans, okej? Okay? Ja kocham słowo dystans w ogóle, bo w internecie, na przykład na Twitterze albo na Facebooku, jak jest jakakolwiek dyskusja o cokolwiek i ktoś pisze drugiej osobie, wiesz co, stary, spierdolony jesteś, jesteś do dupy, jesteś okropną osobą, nienawidzę cię, ale dystans jak coś, dobra, dystans, nie denerwuj się, dystans, dystans. Paweł, dlaczego masz derok w kształcie jajka na tapecie? Bardziej mnie ciekawi, dlaczego ty nie masz. No i nie sądzisz, że się wymądrzam? Wiesz co, myślę, że pokazałaś im w końcu inną twarz niż imię i nazwisko z pierwszego miejsca tabeli konkursowej. Zresztą dzięki, że tam poszłaś. Dziękuję za zaproszenie. Polecam się na przyszłość. Szłam specjalnie powoli, żeby jak najdłużej przyciągnąć chwilę z Patrykiem. Moja taktyka. Spacer po łazienkach trwał u nas już 14 godzin. Nie znalazłem tej łazienki w końcu. Musiałem do jeziorka nasikać. Cieszyłam się, że odważyłam się pójść na tego grilla i poznałam kilka fajnych osób. Mega z ciebie, chłopak. Ja nie sądziłam, że aż tak. Ja też sądziłem, że taka fajna z ciebie dziewczyna. No. Pewnie rodzice na mnie czekają. Słodko, ale on jest tak strasznie awkward, że... A ona nie jest? No nie, znaczy jest, nadal jest taka... Ale on tak... Małpy razem silne! Wiesz, tak jakby cię ktoś objął w ten sposób. Nie. Yes. W ogóle widać, że Joanna nie może się odnaleźć w tej nowej sytuacji, bo Patryk łapie ją za dłoń, na co ona reaguje. Wiesz co, rodzice czekają, ja muszę iść, obiad jest gotowy. Będzie chłodny, ale muszę iść. Dzisiaj kotlety. Ale nie, to akurat jest dobry argument, ja bym powiedział, a nie, jak kotlety to rozumiem, to biegnij dziewczyno, biegnij. Jako wegetarianka tęsknię za kotletami, to strasznie, Jezus Maria. Julka, no weź go świnkę sobie zabij, ugotuj, zjedz, ja nikomu nie powiem. Nie martw się jak coś. Może śmiał to zrobić, śmiał. I za KFC. Ja muszę jeszcze coś zrobić.
Ojej, to było tak widoczne, że on ją w szyję całuje. W to miejsce. A wyobrażasz było... sobie, że reżyser powiedział mu właśnie, że no złap tą Joannę i tak udawaj, że ją całujesz, ale tak naprawdę przystaw twarz do jej szyi. I chłopak skorzystał z okazji i jej całą szyję wycałował. Tak polizał, tak. Można język do ucha. Ja też musiałem coś zrobić. A kogo my tu mamy? A nie interere la firyndon, żegnam! Patryk i Szyszko stwór, jak miło. A ty co, pracujesz pod latarnią, że to się krzątasz? Tak, doskonale. Tak. Jezu, ona na niego leci, widziałeś ten... Ona znaczy, bardziej jestem w stanie stwierdzić, że ona na niego leci po tym, że śledzi ich od 20 minut. Nieprawda, to nic. To bardziej chyba po tym. Tak się składa, że idę na imprezę, bo mam życie, ale jeśli chcesz, mogę cię wziąć ze sobą. Ale właśnie wróciłaś z imprezy w parku, grill był, ile ona imprezuje? Głupku, 2 dni temu ta impreza była, jakbyś słuchał. Nie, oni wracają właśnie z imprezy z parku. Tak? Są w parku. 2 dni później. Na grillu byli. Po grillu w parku. Głupku. 2 dni później. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, kto mądrzejszy, kobieta czy mężczyzna. Nie, dzięki, mam lepsze towarzystwo. No właśnie widzę. Ale z tym lepsze to bym nie przesadzała. Co to za laska? Myślisz, że nas śledziła? Ja ją widziałam na tej imprezie w parku. Nie obchodzi mnie to, chodź, idziemy. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego Patryk był tak niemiły dla tej dziewczyny, ale tak naprawdę mało wiedziałam o szkolnym życiu. Większość czasu tylko uczyłam się, żeby dostać się na dobre studia. Nie wiedziałam też, dlaczego ta dziewczyna tak bardzo mnie niepokoiła. Dzień później, chwilę po wyjściu ze szkoły, do Joanny niespodziewanie podchodzi Dominika. 17-latka jest speszona, ponieważ pamięta, że to Dominika przyłapała ją na pocałunku z Patrykiem. Sorry, ale ja się trochę spieszę. Jasne. By the way, nie wiedziałam, że jesteś z Patrykiem. Nie poprosił mnie jeszcze o chodzenie. Słuchaj, koleżanko, no nie poprosił mnie jeszcze o chodzenie, tak? Czekam na oficjalną prośbę, tak? Oficjalne pytanie w formie liściku w trakcie lekcji przekazanego przez 6 kolegów. A ty tak nie zrobiłeś. Dam ci liścik zaraz. Nie dałeś. Z napisem srasz. Nie poprosiłeś! Bo ty nie jesteś moją dziewczyną, jesteś moją opiekunką, tak? Twoim zadaniem jest mnie wyciągać z wanny, gdy już tam się umyję, robić jedzonko i kochać z całego serduszka. I co ja za to dostaję? Bo na pewno nie pieniądze. Mam tutaj, co to jest? To jest... Już mam! Pomadka, proszę. Masz pomadkę? Dlaczego masz pomadkę? Bo mi usta pierzchną. Ja bardziej typowego obrazka nie widziałam, po prostu... Byleby to zrobić tak, żeby było najbardziej hetero i męsko. Ale nawilżenie. No wiesz, byliście razem na grillu, później się całowaliście, jakby... W tych czasach faceci nie oświadczają się dziewczynie, żeby z nią być. W jakim świecie żyjesz? Ale co cię tak obchodzi moje życie? Bo na przyjaźń nigdy nie jest za późno, a myślę, że mogłabym ci pomóc. Nie rozumiem. Patryk to bajerant. Wyrywa laski dla sportu. Tak, słyszałem o takiej dyscyplinie olimpijskiej, a o co chodzi? No mistrzem w tej dyscyplinie... Głośniej, Julka, głośniej. Mistrzem w tej dyscyplinie byś na pewno nie był. Dzięki za troskę, ale nie rozumiem dalej, po co to robisz. Poza tym nie sądzę, żeby Patryk się nawet lubił. Bo nigdy nie miał u mnie szans. Ja jestem wymagająca, wybredna. Zresztą nie wiem, czy widziałaś, jak on traktuje inne dziewczyny. Szczerze, współczuję ci. Dzięki, że mi o tym powiedziałaś. Wiesz co, muszę lecieć, umówiłam się z dziewczynami. To do później, pa. Cześć. Nie wiedziałam, czy powinnam ufać tej Dominice. Przecież się nie znałyśmy. Czy jej chłopak jest znanym lovelasem? Kto tak jeszcze mówi? Kto tak mówi? Widać, że twórcy tego serialu robią serial, program o nastolatkach, jednocześnie sami mając po 50-60 lat. Trochę jak ja. Nagrywam filmiki dla dzieciaków w internecie, a muszę się nowych tekstów uczyć od ciebie. Wracając... Slay Queen! Dobrze, poszła nareszcie, widzowie, nareszcie z się moim. Ale postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o byłych dziewczynach Patryka. Po rozmowie z Dominiką Joanna jest zaniepokojona, że nie zna dobrze chłopaka, z którym zaczęła się spotykać. 17-latka postanowiła wypytać Patryka o jego byłe dziewczyny, zanim bardziej zaangażuje się w ten związek. Tak, to jest dobry temat na drugą randkę. No cześć, Patryk, to ile miałeś dziewczyn? Sorry na spóźnienie, historia mi się przedłużyła. Jak chcesz, to pouczymy się razem. Pewnie. Po co ci wiedza maturalna? Przecież masz jeszcze czas.
pouczę się teraz, to zostanie mi na później. Jasne. Już październik, więc najwyższy czas na świąteczne kubki. Juleczka, najwyraźniej nie oglądasz kanału La Carnum. My tutaj nie mówimy, jaki jest miesiąc, bo z reguły tak jest, że potem film jest w montażu tak długo, że mijają 3 miesiące, zanim pojawi się w ogóle. W tym momencie jest wrzesień, dlatego powiedziałam październik. Tak. Możemy zdjąć te wigilijne dekoracje. Co ty wyprawiasz? Wpadłem na pomysł, że mamy jeszcze wspólnego selfie. Wrzucę je na moje media społecznościowe. To jest taki najbardziej naturalny element. Przecież każdy młody chłopak mówi, że wrzuci zdjęcie na media społecznościowe. Nie na Facebooka, Instagrama, TikToka, Snapchata, czy tam jeszcze ile jest innych portali. On mówi media społecznościowe. Cześć, mam 12 lat. Podajesz mi swoje media społecznościowe? Nie podajcie! Ona kłamie, to jest dorosła kobieta! To z każdą dziewczyną wrzucasz selfie? To jakaś galeria łowcy czy coś? Co ci w ogóle wpadło do głowy? Widziałaś na moim profilu, że miał zdjęcia z jakimiś innymi dziewczynami? No ale przede mną jakieś mieć musiałeś. No pewnie, że tak. A to były krótkie czy raczej długotrwałe związki? Co to w ogóle za pytanie? Nie jest najważniejsze, że to jesteśmy razem? No, po prostu ciekawi mnie, jakie były twoje poprzednie dziewczyny. Nie inne niż ty. No, a masz może jakieś zdjęcia czy to tajemnica? Ja nie chcę mieć żadnych sekretów. No dobra. Jeżeli ma nadal zdjęcia swoich byłych dziewczyn na telefonie, to tym bym się zmartwił dopiero. Wiesz, mógł po prostu otworzyć te słynne media społecznościowe i je wyszukać. Ewentualnie. To jest Magda. Byliśmy miesiąc. Jest influencerką. Piękna jest. Ona tylko piękna. A to? Poczekaj, nie pamiętam. Na profilu ma pseudonim Rosa. Pseudonim Rosa! Nie mówiłeś mi o jakimś Patryku. Nie, ja ci o tylu rzeczach nie mówiłem, tylu mężczyznach. Widocznie niczym mnie nie zauroczyła. Wygląda nieźle. A dlaczego z żadną z nich nie jesteś? No bo jestem z tobą, przecież wygląd się nie liczy. Nieprawda, żadnej brzydkiej nie miałeś. Bo kiedyś powierzchownie patrzyłem na kobiety. Ale postanowiłem to zmienić, to coś złego? Totalnie zrąbał odpowiedź, mógł powiedzieć, że nadal... Zaraz, co on tam powiedział? A, że kiedyś się umawiałeś tylko z ładnymi, no, mógł nadal kurwa! Mógł powiedzieć, że nadal się umawia tylko z ładnymi. To ty pierwszy raz w internecie jesteś, nie umiesz mówić. Pff. Ja zawsze swoje kwestie mówię za pierwszym razem i to perfekcyjnie, idealnie. Nie, ale czasem dziwi mnie to, że jesteśmy razem. No to niech przestanie. Nie byłam w stanie uwierzyć w to, co powiedział mi Patryk. Zdjęcia jego byłych dziewczyn mówiły same za siebie. Ale Joanna robi absolutnie najgorszą rzecz. Spotyka się z Patrykiem. Fajnie, spoko, są razem, powinna się cieszyć, że są razem. Natomiast ona cały czas do Patryka, cały czas go męczy, mówiąc: ale Patryk, ja nie jestem wystarczająco ładna. Nie, ja nie mogę być. Nie, ja za brzydka jestem, ja jestem potwór jestem. Szyszko, potwór, przestań, Patryk. Joanna, powiem ci to. Patryk się w końcu znudzi potwierdzaniem tego, że jesteś taka ładna, tak? On się w końcu znudzi i stwierdzi: dobra, nie chce mi się. Pa, Joanna. Albo powie: tak, jesteś brzydka. Żebyś się odczepiła i koniec. Tak. Chłop nie żyje. Wszystkie jego partnerki były piękne. Zakochiwałam się w chłopaku coraz bardziej, ale nie miałam pojęcia, po co on ze mną jest. Po południu Joanna postanawia bardziej zadbać o siebie. Jest jakie jaskrawo-czerwone usta. I'm the Joker, baby! Może ja nie rozumiem, jak można się malować. Ważne jest tylko i wyłącznie naturalne piękno. Juleczka, wcale naturalne piękno się nie liczy. Wiesz, co się liczy? Regularne badanie raka szyjki macicy. Piękny jestem? I'm the Joker, baby! Żart z Jokera to się już trochę znudziło. Już widzowie trochę mają dość. Ale czemu nie? I tak na tym kanale mówię te same żarty od 3 lat. Mówiłaś coś, Julka? Ale zajebałam o tym nos! Gdzie on był schowany? Po tym jak dziewczyna widziała zdjęcia byłych dziewczyn Patryka, stara się choć trochę do nich upodobnić i popracować nad swoim profilem w mediach społecznościowych. O mamo, dobrze, że jesteś, potrzymasz mi tą lampę? Młoda, co ty kombinujesz? Weź trochę wyżej i dalej. Super. Ty, nie za dużo tej tapety? Mamo, makijaż to podstawa. Kto to jest? Jego jeszcze tu nie było. Ja się już przyzwyczaiłem. Nie kradnij mi żartu. Ja się już przyzwyczaiłem. Nie! Ja się już przyzwyczaiłem. Ja miałam powiedzieć. Ja się już przyzwyczaiłem, że do tego domu wchodzi kto tylko zechce.
Nie. To ma jakiś związek z Patrykiem, tak? I nie tylko. Wszystkie dziewczyny dbają o urodę, ja mam siano na głowie i nigdy nie mam czasu tego ogarnąć. Ale siano przynajmniej naturalne, a nie jakieś farbowane. Tato, ty podsłuchujesz? Nie, przechodziłem. Lepiej sobie nie szkodzić. Jak chcesz o siebie zadbać, nie wiem, dam ci na jakiś fajny, wystrzałowy ciuch. Zresztą po wygranych pewnie sobie na to zasłużyłaś, prawda, kochanie? Też tak uważam. Lepiej zainwestować w nową bluzkę, wiesz, niż niszczyć sobie włosy. Bluzkę też sobie kupię, a teraz sio. Ostatnio kupiłam polar wilka i Paweł powiedział, że wyglądam jak Menel. No. Przykro mi było. To tyle? Dobra, najwyraźniej Juleczka nie rozumiesz. Ty wiesz, że te teksty muszą się kończyć żartem, tak? Muszą być zabawne, ty wiesz, one prawda! To mój pokój. Dobra, wychodzimy. Nie chcę słuchać rady swoich rodziców, Toni, ale pamiętaj, dla mnie jesteś najpiękniejsza. No i teraz w tym momencie mówisz, another day, another slay. Another slay, queen. I masz najpiękniejsze oczy na świecie, pamiętaj o tym. Dziękuję. Byłam pewna, że tata prawi mi komplementy tylko dlatego, że jestem jego córką. Jana, no powiem ci, że jakby jakiś mężczyzna, który nie jest twoim tatą, prawić takie komplementy, to by było dziwne, tak. Ale ja nie mogłam pogodzić się ze swoim wyglądem, zwłaszcza kiedy byłam z najprzystojniejszym chłopakiem w szkole i nie chciałam go stracić. Następnego dnia Joanna w szkolnej toalecie przygląda się sobie w lustrze. 17-latka obawia się, że nigdy nie uda jej się być tak atrakcyjną jak poprzednie dziewczyny Patryka. Co, Patryk kazał ci się odchudzać, czy co? Nie, czemu pytasz? No, on nie lubi tłuszczu u dziewczyn. Wszystko musi być perfekto. Nie wiedziałaś? W sumie mogłam się domyślić. Ale skąd ty wiesz takie rzeczy, jak nawet nie chciałaś z nim być? No, przyjaźniłam się z jedną z jego byłych. Którą? Nieważne, to nie jest istotne teraz. Którą? No wiesz, tą tłustą. Ale u nich też tak było, fajnie, a później miała drakońską dietę, bo Patryk jej rozstaniem zagroził. Joanna, mam swoje standardy. Jeżeli chcesz być moją dziewczyną, nie możesz jeść jedzenia, tak? Dziękuję. No to najwyraźniej telewizor wraca do kuchni. Biedaczka cierpiała. Nie sądzę, żeby Patryk był do tego zdolny. On jest taki czuły i kochający. No, na początku na pewno, ale potem zaczynają się jakieś wymagania i egzekwuje to, co mu się nie podoba. No, na razie nic mi nie mówił, ale sama widzę, że powinnam coś schudnąć. A zaprosił cię już na naszą studniówkę? Nie, ale ma na to czas. Ja nie miałam studniówki. Koniec żartu, kropka. Julka! To nie może być po prostu smutne! Tam mają być jakieś żarty w tych wypowiedziach! Jezu! A ty miałeś studniówkę? Miałem, bawię się doskonale! Wytańcowałem panią dyrektor! Po tej studniówce męża rzuciła i chciała być ze mną. Ankang. No, niby tak, ale może po prostu nie jest ciebie pewien? Wiesz, może lepiej faktycznie zajmij się tą dietą, żeby mieć pewność, że wszystko między wami będzie w porządku. Okej. Byłam przerażona tym, czego przez przypadek dowiedziałam się od Dominiki. Wiedziałam, że muszę schudnąć, zanim Patryk cokolwiek zauważy. Zależało mi na nim i chciałam jak najlepiej dla niego wyglądać. Joanna postanowiła wykorzystać pieniądze od ojca i kupić sobie nowe spodnie. Dziewczyna ma nadzieję, że modny krój spodni sprawi, że jej sylwetka będzie bardziej atrakcyjna. Nie mówiłaś, że iść na zakupy. Poszedłbym z tobą. Potrzebowałam nowych spodni. Ale te, które miałeś, też były bardzo fajne. Fajnie podkreślały ci pupę. Te dresy, te zaplamione w keczupie i tam chyba Coca-Coli. No, fajne. Czekajcie, pokażę wam moje spodnie teraz. No dawaj, pokaż jak się gimnastykujesz, no. Podnieś tą nogę do góry. Fajne? Daj! No właśnie, wciskały mi się. Nie zauważyłem, żebyś przytyła. No na szczęście nie, ale pani ze sklepu powiedziała, że te lepiej na mnie leżą. Zakrywają moje mankamenty. Ale ty nie masz żadnych mankamentów. Jak dla mnie, na razie jest super. Z podkreśleniem, na razie. To się może zmienić, tak? Oj! I te spodnie są totalnie w twoim klimacie. A, ona już ma te spodnie na sobie! To jest ten modny krój! Ładne! Cieszyłam się, że Patryk nie odkrył jeszcze moich fałd na brzuchu. Dzięki temu miałam czas, żeby pozbyć się zbędnych kilogramów, zanim zagrozi zerwaniem. Tego bym nie zniosła. Co jest? Zachowujesz się jakoś dziwnie. Nieprawda. Zrób mi zdjęcie. Ja chcę zobaczyć, jak w nich wyglądam. A od kiedy tak przejmujesz się swoim wyglądem? No po prostu chcę zobaczyć, jak na mnie leżą. Zrób!
pokaż. O rany, ja wyglądam jak słoń. Mi się podoba. Jest to okropne. To sobie ustawię na tapetę. Nie no, weź to skasuj. Ale to jest mój telefon. Mi się podoba. Co cię ugryzło? Przepraszam. Wiesz co, może lepiej spotkałem się z kumplami. Poczekasz, byś miał lepszy humor. O, i to jest najlepsze rozwiązanie. Dziewczyna ewidentnie ma problem. Patryk zamiast jej pomóc stwierdza: no, to ja idę do kumpla. Cześć. Ja jak mam jakiś problem ze sobą, Paweł zamiast pójść do kolegów mi każe iść do mamy. Ewentualnie mieszkanie posprzątać. Patryk. Spieszamy się później, pa. Martwiłam się, że przez mój wygląd Patryk nie chce spędzać ze mną czasu. Było mi przykro, że mnie tak wtedy zostawił. Jest wczesny wieczór i w domu Joanny zaczęła się właśnie pora kolacji. Ale 17-latka, pomimo że jest bardzo głodna, postanawia jedynie posiedzieć z rodzicami dla towarzystwa. Proszę, cukier? Nie słodzę. To tylko puste kalorie. Nie twierdzę, że jest droga, ale zawsze słodziłaś. Ale czasem trzeba zmienić nawyki, wiesz. Akurat nieużywanie cukru to ja uważam za dobre. Ludzie dzielą się na tych, co słodzą, no i na tych, co... Co mają gorzkie życie. Exactly. Slay. Zaczęło się, Jezu. Bartek, mam dość jej. Weź po prostu wstaw tutaj PNG Dominika Bossa, który siedzi obok mnie. O, cześć Dominik. Ło, nareszcie w mądrym towarzystwie jestem. Teraz pocałuj tu PNG. O, weź, nie tyle języka, Dominik, przestań. Teraz ja już to słyszałam. Nałożyć ci sałatki? Nie, nie chcę. To tylko rozgotowane warzywa i majonez. Pyszna, jarzynowa, moja ulubiona. Majonez to bomba kaloryczna. Sam olej. Dokładnie 678 kalorii, a jedna łyżka to 166. Ja, 166 kalorii to jest jedna łyżka? Holy fucking shit, muszę przestać jeść majonez łyżkami. Ale Paweł, łyżka taka do zupy, nie chochla. No to przestanę jeść chochlą, no. A więc jeśli w tej sałatce są minimum 4 takie łyżki, to ma wartość energetyczną solidnego obiadu. A to ja panią bardzo przepraszam. Ja zrobiłam tak jak zwykle. Czyli podsumujmy. Sałatka z majonezem, cukier i parówki. Ale jak nikt nie będzie jadł, to ja to zjem. Ja się tym zajmę ostatecznie, no. No przecież nie bez powodu nazywałem je ludzkim śmietnikiem. Przykro mi. To zjedz chociaż kanapeczkę. Nie chcę, tylko posiedzę z wami. A co to nasza córeczka na jakiejś diecie? Że ją jedzonko w ząbki kuje? Po prostu uważam, że kolację lepiej oddać wrogowi. A wiesz co ja uważam? Że do wszystkiego to trzeba podejść, ale z głową, wiesz? Bo nigdy jeszcze nikomu takie samowolne diety odchudzające na zdrowie nie wyszły. Właśnie, ty się z mamą zgodzę. Diety są przemyślane przez specjalistów i odpowiednio dopasowane po badaniach składu ciała. Bardzo mądrze mówi stary. Jednocześnie zachęcając ją: no masz sałateczkę z majonezem, no masz. No dobra, ale ona nie chce nic jeść. To niech paróweczkę zje, paróweczka jest zdrowa, mniam, mniam, mniam. Bo przepraszam cię, Julka, bardzo, ale w jakim innym daniu znajdziesz aż 16 rodzajów mięsa? Mój kolega właśnie po takiej schód, uwaga, 10 kilo. No ja na razie mam tylko niefajne oponki. Oponki. Asia, weź przestań, dobra? Dlatego chcesz się głodzić. Właśnie, jakaś gimnastyka, brzuszki, cokolwiek, ale jedz normalnie, Asiu. Teraz to już w ogóle odechciało mi się jeść. Ale dobrze, wezmę jedną kanapkę. Wow. Tyle, że zjem ją u siebie. Jedną kanapkę? Tak naprawdę wcale nie zamierzałam jeść tej kanapki, tylko wyrzucić ją do kosza. Chciałam naprawdę szybko schudnąć, a to załatwić mogła tylko porządna głodówka. Rodzice tego nie rozumieli. Czy ty słyszysz? Uważam, że za wszystkim stoi ten chłopak, rozumiesz? To przez niego, to on ją do tego zmusza. Dokładnie. Jest szczupła. Skąd do głowy przyszedł jakiś durny pomysł z dietą? Ale od razu chłopak! No chłopak ją kocha, jaką jest! To jej wina, że ona nie! No nie? Nie. Dlatego ci powtarzam, to jest na pewno jego wina, rozumiesz? Przecież nigdy wcześniej takie durne pomysły jej do głowy nie przechodziły. Wiesz co? Pójdę na górę i wybiję jej te diety z głowy. Nie, nie, spoko, siedź. Słyszałaś, co właśnie ojciec powiedział? Że pójdzie wybić jej te diety z głowy. Stary chce ją napierdzielać! Lobotę miał. Ewentualnie stary wstanie, pójdzie i gdzieś znajdzie, nie wiem gdzie, ale może gdzieś znajdzie personifikację otyłości i pokona ją. Martwiłam się o córkę. I nie podobało mi się to, że tak mądra dziewczynka jak Asia nagle przesadnie zaczęła o siebie dbać i co najgorsze chciała sobie zaszkodzić.
Podejrzewałam, że za tym wszystkim stoi cały ten Patryk, z którym się ostatnio tak często spotykała. Mi się wydaje, że podejrzane dla nich powinno być to, że on im się włamywał do domu. I to kilka razy. Proszę pani, ja rozumiem, przystojny chłopak, ale jednak! Przez następne dwa dni Joanna uparła się wprowadzić głodówkę w życie. Chociaż czuła się słabo, postanowiła nie poddawać się. Podczas lekcji historii Joanna ma przedstawić swój referat. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy w 1795 roku i te daty uważa się za początek okresu nazwanego Polska pod zaborami. Wszystko w porządku? Tak, tak. 1759 rok. 95. Widzę, że szkoła dofinansowana, bo ma tablicę interaktywną. Właśnie tak się zastanawiam, co to za cuda są. Ło, to w Polsce? To nie może być w Polsce nagrywane. W Polsce takich rzeczy nie ma. W Polsce jest tylko krzyż na pół sali i tyle. Tak, przejęzyczyłam się. Na pewno wszystko w porządku, bo ktoś inny może dokończyć referat. Nie, to chyba ciśnienie. Ja nie wiem, co się dzieje. No, w takim razie mamy tutaj pierwszy błąd, ponieważ zabory zaczęły się dużo wcześniej. Tak, ale ja właśnie miałam do tego przejść, że... No, mogły się lepiej przygotować. Ja mogę skończyć. Chciałabyś, żeby Sylwia dokończyła referat za ciebie? Nie, ja dam radę, naprawdę. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy w 1790... No i nie dokończyłaś referatu, jedynka. Ba, uwaga jeszcze, bo scenę zrobiłaś w klasie. Biegnijcie po higienistkę. Nie kręć tego, Tomek. Biegnij po higienistkę. Przepraszam. Asia, hej. Nie wiedziałam, co się stało. Tylko poczułam, jak upadam. Czułam się z tym okropnie, bo nigdy nie zdarzyło mi się zemdleć na oczach innych ludzi. Zemdlałeś kiedyś? Nie zdarzyło mi się nigdy, nie. Ale pamiętam, że kiedyś u mnie w kiblu w szkole chłopaki znalazły jakiś taki poradnik, jak zemdleć. I to robiły i rzeczywiście mdleli, ale po co tam do dzisiaj, nie wiem. A to ja też próbowałam tego poradnika, nie zemdlałam. Nie próbujcie tego, proszę, kochani. To jest niebezpieczne strasznie. Możecie się już nie obudzić. Prawda. Po godzinie, kiedy Joanna doszła do siebie i szkolna pielęgniarka podała jej elektrolity, dziewczyna czuje się znacznie lepiej. Jest przy niej jej chłopak, który bardzo się o nią martwi. Ewidentnie Joanna tylko udawała, że mdleje, po to, żeby Patryk siedział z nią i kiział ją po główce. Kizi mizi. Wiesz, że pielęgniarka powiedziała mi, że to mdlenie to dlatego, że nic nie jesz. Powiedz, dlaczego to robisz? Zapomniałam. Spieszyłam się na referat i nie zjadłam śniadania. Nie chciałam przyznać się Patrykowi, że to dla niego przyjęłam tę drakońską dietę, a dokładnie głodówkę. Chciałam wyglądać jak jego poprzednie dziewczyny. Nie chciałam również przyznać się do tego, co powiedziała mi Dominika. Nie możesz nic nie jeść. A jak mam jeść i być szczupła? Ty się odchudzasz? Każdy lubi szczupłe dziewczyny. Lubię, ale przecież wiesz, że ja cię lubię taką, jaką jesteś. Brawa dla szyszkostwora! No i teraz powinien powiedzieć, ale ty jesteś szczupła, o co ci chodzi? Albo nie, dla mnie to nie ma znaczenia, dokładnie jak teraz to powiedział. No ale w ten sposób... Ale ty musisz się zawsze czepiać, chłopa! Zawsze źle, zawsze, no! Oj, przyszła ta! Flafirynda, lampucera w rękach! Ha! Znów jesteś gwiazdą w internecie. Spójrz. Szyszkostwór upada po raz pierwszy. Cudowne. A ile wyświetleń? Żałosne, niecudowne. Powiedz, po co to robisz? Nie widzisz, że ona źle się czuje? O, jakie to smutne. Tylko, że przy takim trybie życia to ona za długo nie wytrzyma. Powinieneś się nią zaopiekować. Chociaż już chodzą zakłady, ile to jeszcze razem wytrzymacie. Idź smęcić gdzie indziej, okej? Okay? Wiesz co, masz rację. Szkoda na was mojego cennego czasu. Powiedz mi, kim ona dla ciebie jest? To idiotka, nie widzisz? Ale dlaczego się tak nie lubicie? Mówiła mi, że się nie spotykaliście, ale może jednak dała ci kosza. Byliśmy razem. 2 tygodnie, ale ona ma tylko w głowie siano imprezy, więc... Czemu mi nic nie powiedziałeś? No bo tylko 2 tygodnie było, czy? Ale Patryk, my nie jesteśmy ze sobą nawet od 2 tygodni. To nasz związek dla ciebie też się nie liczy? Asia, on to co innego. Ale pytałam cię o inne dziewczyny, no jak mogłeś mnie oszukać? Przepraszam, nie sądziłem, że tak się przejmiesz Dominiką. Nie mogłam uwierzyć, dlaczego Patryk zataił fakt, że Dominika to jego była dziewczyna. No wiesz, Joanna, w sumie ja się nie dziwię, no. Biorąc pod uwagę, jaką ta Dominika jest małpą, też bym się trochę wstydził przyznawać, że z nią chodziłem. Zaczynałam podejrzewać, że Dominikę i Patryka coś jeszcze łączyło. Asia, poczekaj! Zostaw mnie! Asia! No trzymaj się! Daj mi spokój! Przepraszam cię, ona... Dominika nie jest dla mnie ważna. Ciekawe, jak o nas powiesz za parę tygodni. A może już ci się znudziłam, co? Co się tutaj dzieje?
No jak na kogoś, kto przed chwilą zemdlał, to masz bardzo dużo energii. Myślałam, że pojedziemy do szpitala, że zrobimy jakieś badania, ale ty się świetnie czujesz. Nie jem, dlatego zemdlałam. Chcę dobrze wyglądać, bo zależy mi na tobie. Ale ty mi się podobasz tak, jaka jesteś. To dlaczego wszystkie twoje byłe dziewczyny są 100 razy ładniejsze ode mnie? Ale ja sądzę inaczej. A ja mam wrażenie, że jesteś ze mną dla żartu. Powtórzę to, Joanna. On zaraz z tobą zerwie tylko i wyłącznie z tego powodu, że tak cały czas gadasz. No. Zgadza się ze mną? O mój Boże, pierwszy raz się ze mną zgodziła! Znaczy ja rozumiem, że jest się niepewnym siebie i się siebie nie lubi. Ale nie zamknij mordy i dusi to w sobie, dobra? Asia, poczekaj. Wiedz, że nie podoba mi się to, że Asia głodzi się tylko po to, żeby cię zadowolić. Kobieto, dosłownie przed sekundą słyszałaś, jak Asia mówi, że ona to robi, żeby podobać mu się, ale on odpowiada, że mu się teraz już podoba. To nie jego wina jest! To po pierwsze, po drugie, Patryk, możesz zdjąć koszulkę? Ale to nie moja wina. Tak? To się zastanów, bo może jej coś powiedziałeś, może dałeś jej coś do zrozumienia. To jest bardzo wrażliwa dziewczyna, rozumiesz? Bardzo łatwo ją zranić. Ale ona mi się podoba taka, jaka jest. To jej to częściej mów, żeby się akceptowała, rozumiesz? Sam nie wiem. Przepraszam. Proszę jej powiedzieć, zadzwonię do niej później i spytam, czy dobrze się czuję. Dobrze, ale teraz już nas nie nachodź. Proszę jeszcze powiedzieć, że bardzo mi na niej zależy. Myślę, że słyszała. Siedzi z otwartym oknem. Zapinaj pasy. Byłam przekonana, że pojawienie się tego chłopaka w życiu naszej córki przysporzy wielu problemów. Niby Patryk był fajny, niby dobrze traktował Asię, ale coś mi się w nim nie podobało. Dwa dni po omdleniu Joanna nie pojawia się w szkole i nie odbiera od swojego chłopaka żadnych telefonów. Jednak Patryk pojawia się pod drzwiami jej domu. Dziewczyna nie chce mu otworzyć. Aśka, wpuść mnie, wiem, że tam jesteś! Wpuść mnie, bo rozwalę te drzwi! Ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać! Ja nie przyszedłem tutaj rozmawiać. Bardzo tęskniłem. Przemyślałem sobie wszystko i zachowałem się jak idiota. Nigdy nie powinienem pokazywać ci zdjęć lasek, z którymi kręciłem. Już za późno. To były tylko puste idiotki. Ja też byłem inny. Chcę, żebyś mu uwierzyła. Chcę się zmienić. I na koniec odcinka okaże się, że on chodzi z nią tylko dlatego, bo się założył, że to będzie robił. Czy coś w ten deseń. I ona przez najbliższe 20 lat będzie musiała chodzić do psychologa z tego powodu. Mój zakład trwa już 3 lata. I ma to nastąpić przy mnie? Ja nie rozumiem, co ci się może we mnie podobać. Wszystko. Twoje poczucie humoru, to, że mam milion tematów do rozmów. Ty jak nawet nic nie wiesz o piłce nożnej, to zgłębiasz temat tylko po to, żeby się ze mną pokłócić. Ja to uwielbiam. One jedyne, co zgłębiały, to korso i paznokci. Ja za to swoje obgryzam. No i co z tego? Za to masz piękne oczy i rozbrajający uśmiech. Ale Patryk, znowu cała szkoła o mnie plotkuje, a film z moim omdleniem stał się memem pod tytułem Odpuść sobie. Mnie to przeszkadza. Tobie nie? Nigdy nie obchodziło mnie to, co się dzieje w sieci. Teraz najbardziej, co mnie interesuje, to to, czy przyjmujesz moje przeprosiny. I jak? Przeprosiny przyjęte. To chodź, zbierajmy się do szkoły. Tylko wezmę swoje rzeczy. Cieszyłam się, że Patryk powiedział mi te wszystkie miłe rzeczy, ale nie do końca wierzyłam, że tak myślał. Joanna dzięki motywacji Patryka wróciła do zajęć w szkole, gdzie już nikt nawet nie pamięta, jak zemdlała na lekcji historii. Dziewczyna właśnie stara się wytłumaczyć Patrykowi zadanie z matematyki. O, szybkie korki z matmy przed klasówką, może ja też się zapiszę? Korki dla wybranych. Oj, przestań, już nie gadaj, że taki duży chłopiec boi się takiego małego sprawdzianu. Możesz mnie dotykać? Trzeba się po prostu odprężyć. Ja na przykład uwielbiam te twoje umieśnione ramiona. Dominika, zostaw mnie. Dobra, myślałam, że to lubisz. Twój? Czuję się bardzo niekomfortowo, ale tak strasznie bardzo. No i bardzo dobrze, bo to jest molestowanie. Twój? Widzę, że ta szyszka to działa na ciebie mocno stresująco, co? Asia, jestem i zostaw mojego faceta w spokoju. Ojej, jaką masz ochronę. Normalnie trzęsę się ze strachu. Dosyć mam tych twoich głupich akcji. Przez ciebie się głodziłam. On lubi chude. Powiedz jej, Patryk. Tylko, że nie nauczyłaś go jeszcze tych wszystkich wzorów z tej książki. Dlatego ci tego nie powie. Dominika, zamknij się i zostaw nas w spokoju. Bo co mi zrobisz? Asia, chodź stąd. Od niektórych nie ma spokoju. Wyglądacie razem tragicznie, Patryk. Przejrzyj w końcu na te swoje oczy. Nie wiedziałam czemu, ale kiedy Dominika była tak blisko Patryka, miałam wrażenie, że mój chłopak chce się na nią rzucić. Czuła, że jej chłopak ma ochotę na inną. Nie wyglądało to tak. Co ty właśnie zrobiłaś? Pokaż to jeszcze raz. Co to było? Na szczęście mamy pana Bartka. Panie Bartku, pokaż jeszcze raz. Czuła, że jej chłopak ma ochotę. To było okropne.
Po południu Joanna pomaga mamie w przygotowaniu obiadu. O, a co tam w tle leci? No wiadomo, że dlaczego ja albo trudne sprawy, wiadomo! Fuj, papryka! Dla nastolatki jest to też dobry moment do podzielenia się swoimi wątpliwościami co do zachowania Patryka i jego byłej dziewczyny. Ten pomysł z odchudzaniem się był beznadziejny. Może chcesz zobaczyć film z moim udziałem? No pokaż. Na początku, jak zobaczyłam ten filmik, to było mi mega przykro. Córcia, nie przejmuj się. Media społecznościowe rządzą się swoimi prawami. Nie są do końca realne. To jest inna rzeczywistość. Skoro media społecznościowe to inna rzeczywistość, to znaczy, że mogę robić tam co chcę? Tak. Spójrz na mnie. W każdym dostępnym filmie obrażam kobiety, każdą sobie mniejszość etniczną i nikt mi nigdy nic nie zrobił. Ja wiem, ale ja się właśnie tym przejmuję. Patryk to samo mi powiedział. Właśnie. A co z Patrykiem? Wszystko okej? Chyba tak. Aha. Nie brzmisz wiarygodnie. Może i nie. Dobra, o co chodzi? Dookoła Patryka kręci się jego była dziewczyna. No, on twierdzi, że to taka bez znaczenia. A jakby tak było, to ty byś się nie przejmowała. No właśnie. Między nimi jest jakaś dziwna energia. Ja mam wrażenie, że ona dalej się podoba Patrykowi, tylko powstrzymuje się ze względu na mnie. Albo nie wiem na co. Wiesz, ja do końca też mu nie ufam. Może on widzi w tobie jakąś korzyść? Tak, widzi korzyść. Korzyść spędzenia szczęśliwie życia z miłością. No, o nie. Wiem, wiem. Ty coś do niego czujesz, ale czasami lepiej jest mieć świadomość pewnych rzeczy. Dokładnie, no ale on jest taki słodki, ja uwielbiam się z nim uczyć. Ale on jest o klasę wyżej, a ty zawsze wolałaś uczyć się sama. No zawsze tak miałaś. O, chcę, żebym go po prostu pouczyła matematyki. No, widzisz? Co? Myślisz, że on chce mnie do tego wykorzystać? Nie wiem, ty to powiedziałaś. A ty co czujesz? Ta Sara jest jakaś głupia? Ona naprawdę myśli, że on z nią chodzi, bo chce korki z matmy? Też muszę się o to przyczepić. Przecież korki z matematyki ile kosztują? Powiedzmy szczodrze, 5 dych za godzinę. To nadal jest taniej niż posiadanie dziewczyny i chodzenie z nią do kina, na randki, na obiady, do parku. Teraz korki kosztują po 120 za godzinę. What the fuck? Ja naprawdę w innych czasach żyłem. Sama nie wiem. Ja po prostu chcę, żeby Patryk mnie kochał, ale coraz ciężej jest mi mu zaufać. Pomimo, że wybaczyłam Patrykowi, to zaufanie do niego gdzieś zmalało, a kręcąca się wokół Dominika tylko zaogniała atmosferę. Miałam wrażenie, że chłopakowi nie zależy na mnie, tylko na korkach z matmy. Następnego dnia w szkole Joanna szuka swojego chłopaka, żeby z nim porozmawiać. Dziewczyna jest zaniepokojona, ponieważ 18-latek od dłuższego czasu nie odpisuje na jej wiadomości. Ciekawe, nie sądziłem, że stać się na coś takiego. Dosyć! Dosyć! Ty? What the? Niby nie wiedział, że to nie ona, na pewno. Dosłownie 5 minut wcześniej. Dominika, słuchaj, możemy się całować, ale jak coś, założę opaskę na oczy, jakby Joanna nas przyłapała, dobra? Nie wytrzymam, nie poznałeś, że to nie twoja dziewczyna? Patryk, jak mogłeś mi to zrobić? No jak mogłeś mi to zrobić, Patryk? Nic nie mogłem, nic nie zrobiłem. Zostałem tu po treningu i myślałem, że ty mi zawiązujesz tą opaskę i mnie całujesz. Ta. Myślałem, to super miłe. Tak, już nie kłam, że nie wiedziałeś, że to nie Aśka, błagam cię. Chodź! Przysięgam! Kurde, co ja zrobiłem? Ostra jest. To twoja wina, co ty zaplanowałaś to wszystko? Moja? Przed chwilą chciałeś się przenosić 10. Zostaw mnie, idiotko! Aśka, poczekaj! Dobra, myślę, że chyba możemy się wszyscy zgodzić. Patryk, masz nasze wspólne, kolektywne pozwolenie. Zabij Dominika. A siebie przy okazji. Nie! Czułam się okropnie i wolałabym tego nie widzieć, ale po tym, co zobaczyłam, wiedziałam, że pomiędzy mną a Patrykiem wszystko już skończone. Ze wstydu nie wiedziałam, gdzie mam się schować. Godzinę później, po tym jak Joanna przyłapała swojego chłopaka całującego się z inną dziewczyną, 17-latka wraca jak najszybciej do domu. Nie, ja wiedziałem, że ja skądś kojarzę to miejsce. Pokój tej dziewczyny był już w kilku innych paradokumentach. Ja pamiętam, tak. Niech oni naprawdę wynajmują więcej miejsc niż jedno do nagrywania, proszę. Okazuje się, że w międzyczasie Dominika Baronowska zamieściła w sieci okrutną sondę. Joanna jest zdruzgotana. Pomóżmy Patrykowi zdecydować, Szyszko, stwór czy ja? Lady Domi! A to chwila, jeżeli to jest Lady Domini, to ona wcześniej obrażała Joannę pod jej zdjęciem, pamiętasz? Bo pamiętam, że była ksywka Lady Domini. Oh my god! Zołza! Nie mówi się tak, Paweł! Czemu się nie mówi Zołza? Nie mówi się tak, bo to jest jakbyś, nie wiem, z lat 90. się urwał. A zaraz ty się urodziłeś. Ale ja właśnie urodziłem.
Co muszę przyznać, oczywiście ta strona internetowa, gdzie są te zdjęcia, ona nie istnieje, tak? Oni stworzyli ją tylko na potrzeby programu, ale muszę przyznać, że zrobili zajebiście tą stronę. Nawet po prawej stronie ekranu wstawili reklamy. Byłam przekonana, że Dominika już umieściła jakiś triumfujący wpis o sobie i Patryku. Nie myliłam się. W internecie już była sonda na temat tego, którą z nas Patryk powinien wybrać. Jeżeli mam wybierać pomiędzy dwoma złami, a wolę nie wybierać stale. Wiedźmin. Albert Einstein. Albert Einstein. Co ty tutaj robisz? Przyjechałem od razu do tą, drzwi na dole były otwarte, przepraszam. Daruj sobie przeprosiny, wszystko jasne. Byłeś ze mną tylko po to, żeby podciągnąć się z matmy. Wracaj do Dominiki. Mam ją gdzieś, zależy mi na tobie, ona mnie wkręca. Spójrz, nawet prowadzi w internetowej sądzie. W jakiej sądzie? Nie wiem skąd miała nasze zdjęcie, ale na pewno nie ode mnie. Idiotka, takaś chora osoba, nie widzisz tego? Widzę, a jedyne czego nie widzę to tego, żebyś się jakoś bronił. Jara cię to, a ja to czuję. Zrozum, to ja ją rzuciłem 2 tygodnie temu i teraz się mści. Nie wiem jak się to udowodnia, ale się mylisz. Tylko co do jednej osoby się pomyliłam. Do ciebie! Aśka... Daruj sobie! Szyszkostwór chce zostać sam. Wynoś się! Dziewczynie dosłownie życie legło w gruzach. I co robi Julka? Mega! Mega! Dlaczego ona mówi o sobie szyszkostwór? Dlaczego? Nie wiem, ale to zabawne dość. Skrętek chce zostać sam! I nareszcie. Ile zajęło? 3 filmy razem zajęło, żeś w końcu pokazała prawdziwą siebie. Nareszcie. Było dużo lepiej, zanim poznałam Patryka. Miałam swój własny świat, książki i nie musiałam dla nikogo się starać. Po tym, co się wydarzyło, miałam ochotę już nigdy nie wracać do tej szkoły. Joanna przez całą noc nie spała, tylko śledziła, co na jej temat piszą koledzy. Dziewczyna nie jest w stanie iść do szkoły, a jej rodzice wyszli już do pracy. Kolejne pojawiające się pod sądą komentarze coraz bardziej dobijają nastolatkę. Wypiernicze z naszej szkoły, kujonko? 10-0 dla Domi jest najlepsza. Patryk i Dominiczka, super para, kocham. Dziękuję serdecznie, Joanno, za to, że czytasz na głos te komentarze i wszyscy wiemy, co tam jest napisane. Bośmy nie wiedzieli inaczej, no. To... Wow, zupełnie jakby wiedziała, że ją kamerują, wow! Kiedy zobaczyłam, że Dominika wygrywa sądę na dziewczynę Patryka, zrozumiałam, że nie mam już po co wracać do tej szkoły. Dominika chciała mnie upokorzyć we wszystkich dziedzinach życia. I udało jej się. Dlatego nie chciałam już więcej upokorzeń. Załamana nastolatka nie umie poradzić sobie z hejtem, który spadł na nią w internecie. Joanna decyduje się zamieścić na swoim profilu dramatyczny wpis. Jezu, ja myślałam, że ona chce zemstę jakąś. O nie, nie podoba mi się, co właśnie widzę, nie podoba mi się! Oni lajkują to, że ja się wieszam. Nienawidzę tej szkoły, nienawidzę tych ludzi, którzy mnie gnębią. Ja się tak codziennie rano czuję, kiedy sobie tak liczę. Witamina B12. Magnez. Omega-3. Ach, okazuje się, że nie doczytała i są to leki na przeczyszczenie. Albo gorzej, w drugą stronę. Na rozwolnienie i dostanie teraz takiego zatwardzenia, że już nigdy nie zrobi kupy. Nigdy! Joanna była przekonana, że jej decyzja o odebraniu sobie życia to jedyne rozwiązanie. Wykorzystała nieobecność rodziców, chcąc mieć pewność, że nikt nie zdoła jej uratować. Jednak jej niepokojący wpis zaalarmował Patryka, który zamiast iść do szkoły natychmiast przybiegł do domu dziewczyny. Pamiętajcie, że jest telefon zaufania dla młodzieży i dzieci 116-111. Warto zadzwonić, jeżeli potrzebujecie pomocy. Joannie nic nie będzie, nie martwcie się. Po prostu wzięła dużo witaminy C, ale wzięła złą witaminę C, wzięła lewoskrętną. Aśka! Asiu! Asia, co ci jest? Wstawaj, wstawaj, oddychasz? Dobra, spokojnie, spokojnie, słuchaj na pogotowie.
On teraz po Pizza Hut dzwoni. Szybko, szybko, zamawiamy mięsna, dodatkowy ser. Miam, miam, miam. Szybko, ser w brzegach. Szybko, żeby zdążyć przed 16, bo o 16 się promocja kończy. Patryk zobaczył post z szubienicą, który udostępniłam na swoim profilu i od razu przybiegł, aby mi pomóc. Lekarze powiedzieli, że gdyby nie on, to mogłabym nie przeżyć. Ale pomimo tego, że uratował moje życie, nie chciałam utrzymywać z nim kontaktu. Miałam wrażenie, że to wszystko wydarzyło się przez to, że go poznałam. Ale widzisz, Joanna i Patryk stracili idealny związek. Co gorzej, Joanna próbowała sobie odebrać życie. I co? I dupa, Dominika żadnej konsekwencji nie poniosła, nic a nic. No. To nie byłby idealny związek. Jeżeli Dominika nie poniesie żadnych konsekwencji, to ja pójdę i ją uderzę sam! Dzięki szybkiej interwencji Patryka, 17-latkę udało się uratować. Po 2 dniach Joanna wraca do domu ze szpitala. Dziewczyna czuje się dobrze, ale jest pod opieką psychologa. Daj mi tą torbę. Tato, nie jestem bezwładna. Daj, daj, daj. Jesteś po szpitalu, jesteś osłabiona, chodź. Dziękuję. Asiołku! W takim momencie wykorzystałbym całą tą sytuację i wmówił wszystkim wokół, że z powodu tego wydarzenia, tego zdarzenia straciłem władzę w nogach i teraz muszę się poruszać na wózku inwalidzkim. Co? I skorzystał z tego, że przez najbliższe parę miesięcy po prostu mogę, wiesz, na dupce siedzieć i się nie ruszać. Zobacz, kto przyszedł. Patryk. Hej. Nie wiedziałem, co ci kupić, więc pomyślałem, że jak z tym razem będziesz chciała się sobie wyżywać, to może w sumie może być kogoś innego. Myślałam, że powiesz następnym razem, jak spotkasz Dominikę. U, to by było dobre. No, no. I proszę, Joanno, uwierz mi, to wcale nie jest tak, że znalazłem stare rękawice w szafie. To są nowe, kupiłem ci je z tej okazji, uwierz mi. Wtedy to na pewno wyślą mnie do wariatkowa. Co ty? Nigdy cię nie zabiorę, przecież to nie twoja wina, tylko tej wariatki, Dominiki. Żona chciała pokazać mi te wszystkie posty i komentarze, ale nic nie znaleźliśmy. Dominika usunęła je wszystkie, kiedy nawrzeszczałem na nią, że przez ją mało się nie zabiłaś, ale zrobiłem kopię tego wszystkiego. Bardzo dobrze. Po co? Przez tego tak nie zostawię, przez to jest przestępstwo. Powinniśmy iść do szkoły, jedyny kto z niej wyleci, to będzie to właśnie ona. Tylko taka kwestia techniczna, kopia czy tam screenshot zrobiony przez tego chłopaka nie ma za dużego znaczenia. Takie zabezpieczenie dowodów właśnie w formie screenshotów, wpisów w internecie i tak dalej powinno zostać zrobione notarialnie przez notariusza. Serio? Czy osobę uprawnioną do tego, bo wtedy będziemy mieli pewność, sąd będzie miał pewność, że to są prawdziwe wpisy, prawdziwe posty, tak? O, nie wiedziałam. Dla karnum uczy i bawi! Kto by pomyślał, że na tym kanale da się po prostu. Wiem, mnie to też zaskakuje czasami. Przecież nikt nie powinien się na tą znęcać, tylko że wygrać jakąś olimpiadę. Czyli to Dominika wymyśliła tego szyszkostwora? Tak, zaczęła cię gnębić, od kiedy wiedziała, że to mnie interesuje. A od kiedy zaczęliśmy być razem, to jej działania stały się tylko bardziej perfidne. Asia, ja ci przysięgam, że myślałem, że wtedy ty mnie całujesz. Kochanie, to Patryk zadzwonił po pogotowie. Skarbie, może naprawdę nie ma się o co gniewać. Złość piękności szkodzi. No. Już się nie gniewam, a jutro pójdę do szkoły. My pójdziemy z tobą. I załatwimy to. Nie było mi łatwo. Dopiero co wyszłam ze szpitala i już musiałam kablować na jedną z koleżanek. Ale wiedziałam też, że jeśli nic z tym nie zrobię, to ktoś może podobnie ucierpi i nie będzie miał tyle szczęścia, co ja. Następnego dnia Joanna wraz z rodzicami i Patrykiem rozmawia z nauczycielką. Spotkanie umówiła wcześniej matka nastolatki. Dziewczyna i jej rodzina zamierzają domagać się swoich praw w walce z cyberprzemocą. To okropne. Dlaczego nic nie powiedziałaś wcześniej? Bałam się. Chciałam zapytać, czy cię kiedyś gnębiono w internecie, ale sobie przypomniałam, że dosłownie pracujesz w ten sposób. Że jestem gnębiony i ludzie mi za to płacą. Tak, dokładnie tak. A dlaczego? Nie chciała donosić na koleżankę. Myślałam, że będzie jeszcze gorzej. Inni mogli się mścić, tym bardziej Dominika. Teraz na pewno sprawa trafi do dyrektora i na policję. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. I mam szczerą nadzieję, że ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Dyrektorzy generalnie tak często próbują zrobić, że jakakolwiek jest sprawa, próbują to zamieść pod dywan, żeby nie psuć opinii szkoły, tak, publicznej. No, no, no. Więc kochani, pamiętajcie, taka rada na przyszłość, jak będziecie mieli kiedyś dzieci, to dochodźcie swoich praw, dobra? Ciśnijcie tych frajerów w szkole, tych nauczycieli, dyrektorów. Możesz też po prostu powiedzieć, że jako uczniowie dochodźcie swoich praw. No też ewentualnie, chociaż w tym kraju uczniowie praw nie mają. Tylko proszę, nie przesadzajcie, dobra? Nie przesadzajcie! Nie bądźcie dupkami, którzy używają telefonów na lekcji. Ja mam telefon, nie może mi go pani zabrać! Przepraszam widzowie, naprawdę nie wiem co to było, nie wiem o co chodziło. Tutaj zaświadczenie ze szpitala,
a psycholog powiedział, że do załamania Asi i próby samobójczej doszło właśnie na skutek całego tego hejtu. Po wygranej olimpiadzie córka umieściła wpis z podziękowaniem. Ta koleżanka zaczęła ją wtedy obśmiewać, no a później się posypała lawina komentarzy. Wie pani, jakby odwaga jednego ucznia do bycia chamskim zachęcała innych. No niestety tak to działa. Przepraszam, czy ja mogę na chwilę? Przepraszam, nie chciałam... Przestań mi przerywać. Dobra, przepraszam. Przepraszam, nie chciałam tego robić. Siski? O, widzą państwo, przeprosiła. To znaczy, że sprawa jest rozwiązana. Dziękuję, do widzenia. Swoją drogą na miejscu Joanny wykorzystał tę okazję i powiedział Dominice: Dominika, słuchaj, możemy być kwita, ale daję ci największą mukę mojego całego życia z rozpędu. Samochodem. Asiu, może? Dzień dobry. Dzień dobry. Aśka, ja cię przepraszam. Ja nie wiedziałam, że jesteś taka słaba i będziesz chciała się zabić. Jak ona ma w końcu na imię? Joanna, Joaśka, Aśka, jak? Nie wiem, na Jo. Judyta od teraz jest. No ale Joanna, przecież to jest twoja wina, że jesteś taka słaba i próbowałaś popełnić samobójstwo. To nie moja wina. No właśnie. Błagam, niech pani nie wzywa policji ani moich rodziców do szkoły. Błagam. Dominika, po pierwsze, nie mówi się do nikogo, że jest słaby. A po drugie, doceniam to, że przyszłaś przeprosić Asię, ale wszystkie procedury będą spełnione. Ale policja? Aśka, błagam, powiedz im, że nie wniesiesz na mnie oskarżenia na policję. Teraz Aśka, co? Już nie jestem szyszkostworem? To były tylko żarty. Dominika, proszę, żebyś poczekała u dyrektora. Ja tam zaraz przyjdę. Okej. Zachowanie Dominiki tylko utwierdziło mnie w tym, że dobrze zrobiłam. Dominika oraz jej podobni powinni ponosić konsekwencje swoich czynów. Po miesiącu Joanna Szyszko wróciła do formy i nadal jest z Patrykiem. Chłopak i rodzice dziewczyny nieustannie okazują jej wsparcie. Zobaczmy, co dziś na kolację. Margaryna, suche bułki i papryka. Kabanosy też są. To są kabanosy? Ej, dla mnie zajebisty obiad. Ja lubię chleb, lubię margarynę i kabanosy lubię. Czekaj, zrób tak. No widać. Au! Muka! Muko! Dominika Baronowska została zawieszona w prawach ucznia i czeka ją kara w postaci prac społecznych. A może mogę w coś pomóc? Patryk, ty jesteś tutaj gościem, tak? A ja od ciężkich robót mam męża. Może jednak. Nie, nie, daj spokój. A właśnie, powiedz mi po tej aferze z Dominiką, co się stało? Prawie nikt z nią nie gada. Usunęli jej konto w mediach społecznościowych, a dla niej to już śmierć. Nauczycielka też zorganizowała nam kilka spotkań odnośnie hejtu internetowego i prześladowań w sieci. No wiecie, takie przestępstwa są karalne. Tak, i to jednogodzinne spotkanie, w zasadzie nawet nie godzina, tylko 45 minut, sprawiło, że już hejtu nie ma u nas w szkole, nie? Zniknął. Powinniśmy też wiedzieć, jak nie przesadzać z komentarzami w sieci. No i być bardziej wyczuleni na to, co może się zdarzyć. To chyba bardzo mądre, prawda? Na szczęście ja nie mam żadnego profilu. A ja mam. To ja nic o tym nie wiem. Halo. Nauczyłam się reagować na wszelką formę przemocy i stałam się bardziej asertywna. To doświadczenie hejtu pozostało jako przestroga, że trzeba od razu reagować. W następnym odcinku. Weronika, open the door! Pożegnaj się, Juleczka, ładnie. Ja się przywitałem, ty się pożegnaj. Ja już mam wolne. Gigabajty lecą! Pa! Pa! Kobieta nie umie komputer.